Po odzyskaniu niepodległości w 20 latach powstało przedsiębiorstwo Lasy Państwowe i do dzisiaj tą gospodarkę, to przedsiębiorstwo Lasy Państwowe na terenie puszczy prowadzi. Tak jak powiedziałem, 10 800 hektarów. Podzielona jest puszcza na 9 leśnic. Nadleśnictwo jest jedno, bo kiedyś były 3, później po reorganizacji 2. Zwiększano tą powierzchnię, dzisiaj jedno nadleśnictwo prowadzi gospodarkę. Puszcza składa się z dwóch takich zasadniczych kompleksów. Ten z siedliskami lasowymi, tak zwanymi, gdzie byliście, takie grądowe, niskie siedliska pochodzenia gdzieś tam rzecznego i siedliska tutaj borowe. Główny trzon puszczy to są siedliska borowe, utworzone głównie przez takie jakieś tam utwory polodowcowe.